Na japońskim uniwersytecie doszło do nietypowego odkrycia dokonanego przez doktorantkę Sayakę Mitoh. Pewnego dnia zauważyła głowę ślimaka morskiego, która była bez ciała i poruszała się w własnych siłach. Jeżeli chcecie zobaczyć chodzącą głowę i poznać tajemnicę tego nietypowego zjawiska, obejrzyjcie dzisiejszy odcinek do samego końca. Zaczynamy! W świecie przyrody znamy przypadki, w których zwierzę potrafi odrzucić część ciała lub po stracie odnóża jest w stanie zregenerować brakującą kończynę. Krabom odrastają szczypce, a niektórym jaszczurkom odrastają odrzucone ogony. Jednak regeneracja niemal całego ciała to już nie lada wyczyn, który trzeba gruntownie zbadać. Naukowcy z Japonii odkryli, że przedstawiciele dwóch gatunków ślimaków morskich potrafią odseparować ciało od głowy, po czym głowa stopniowo odtwarza zupełnie nowe ciało, włącznie ze wszystkimi organami wewnętrznymi. Niestety nie działa to w drugą stronę i głowa nie odrasta na porzuconym ciele ślimaków. Po odłączeniu się głowy od reszty ciała rana szybko się goi. Głowa zaczyna natychmiast się poruszać i zjadać glony, a sam proces regeneracji rozpoczyna się bardzo szybko i już po kilku godzinach po utracie ciała głowa ślimaka stopniowo zaczyna odtwarzać brakujące części ciała. Co ciekawe, regeneracja ich serca trwa tylko tydzień, natomiast w ciągu kolejnych 3 tygodni ślimaki regenerują całe swoje ciało, łącznie z pozostałymi organami wewnętrznymi. Jak dotąd, biolodzy nie spotkali się z tak rozległym procesem regeneracji. Do samego odkrycia doszło przypadkowo w laboratorium, w którym biolodzy zauważyli pełzającą głowę ślimaka. Do tej pory tak duży proces regeneracji obserwowano m.in. u płazińców, które jednak nie mają serca, a budowa ich ciała jest dużo mniej złożona, przez co odtworzenie części organizmu nie jest aż tak trudne jak w przypadku ślimaków. Jak dotąd naukowcy dowiedzieli się, że ślimaki odrzucają ciała np. wskutek zakażenia przez pasożyty, takie jak przykładowo widłonogi. I o ile porzucone ciało po prostu obumiera, tak głowa za pomocą dosyć wyrafinowanego systemu przetrwania jest w stanie przeżyć i rozpocząć proces regeneracji. Tym sposobem jest wykorzystanie chloroplastów, które pochodzą ze zjadanych glonów. Służą one ślimakom do fotosyntezy potrzebnego pożywienia z promieni słonecznych i tlenu. Robią to dokładnie tak samo jak rośliny. W związku z tym, że po odrzuceniu większości ciała ślimaki są bardzo malutkie, mogą przetrwać aż 10 dni odżywiając się tym sposobem. To, w jaki sposób ślimaki się zachowują, jest fascynujące i sprawia, że można by pomyśleć, iż te dwa gatunki powinny być niemal nieśmiertelne. Jednak tak nie jest. Naukowcy zaobserwowali, że z wiekiem ślimaki tracą zdolność do regeneracji i gdy przekroczą pewien wiek i odrzucą ciało, ich głowa nie jest w stanie się zregenerować. Niestety ślimaki nie są tego świadome i te, które zdecydują się na taki zabieg w zbyt zaawansowanym wieku, najczęściej przypłacają to życiem. Odkrycie, jakiego dokonała doktorantka Sayake, jest przełomem w dziedzinie nauki zajmującym się badaniem tkanek. Jeżeli odkryją, jakie procesy stoją za regeneracją tego ślimaka, będą mogli je wykorzystać do prób odtworzenia tkanek innych zwierząt, a kto wie, może w przyszłości nawet ludzkich części ciała. Byłby to niesamowity sukces, zwłaszcza że inne zespoły naukowców też pracują nad techniką regeneracji tkanek. Jeden z takich zespołów odkrył, że posiadamy uśpiony gen, który w zamierzchłej przeszłości u naszych przodków potrafi wzbudzić procesy regeneracyjne. Jeżeli uda się go obudzić i połączyć z procesami, jakie zachodzą w ciele naszego ślimaka, może się okazać w przyszłości, że utrata kończyny będzie tylko krótkotrwałą chorobą, a nie kalectwem na całe życie. Trzymamy zatem kciuki za wszystkie zespoły badawcze i czekamy na dalsze odkrycia i wiadomości z tej dziedziny. Podobał się Wam materiał? To pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie i czekajcie na kolejny odcinek. Do zobaczenia!